Szczęść Boże, witajcie, witamy kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tylko Słowo. Pan Jezus dzisiaj spotyka się z niewiastą kananejską i wprowadza ją w próbę, jak Abrahama, jak innych świętych, testuje ją, zaprasza do pogłębienia wiary, mówi takie słowa, które z perspektywy czasu dla nas są odstręczające, przykre, że nie wolno rzucać chleba psom, szczeniętom, a ona w swej mądrości odpowiada genialne słowa, że i szczenięta jedzą z okruszyn ze stołów ich panów. I wtedy Pan Jezus mówi, niech ci się stanie według twojej wiary. Pragnieniem Jezusa najpierw było dawać, przekazywać dobrą nowinę Żydom, a następnie poganom. I to, kochani, jest piękna symbolika. Jezus chce pokazywać, że skoro Żydzi nie przyjęli jego orędzia, to on się otwiera również na nawołanie pogan. I ta syrofenicjanka jest symbolem narodów pogańskich, które także chcą skorzystać z Ewangelii Jezusa Chrystusa. I kochani, zwróćcie uwagę, że my też możemy mieć prawo, jako powiedzmy ludzie żyjący 2000 lat po Jezusie. My też nie możemy patrzeć, że Ewangelia była przekazywana tylko ludziom współczesnym Jezusowi. My 2000 lat po też chcemy z tych okruchów korzystać. Chcemy z tego, co zostało nam w księgach Pisma Świętego, co zostało w przekazie tradycji, w Eucharystii, chcemy ciągle z tego brać. I kochani, pytanie, czy my się za łatwo nie zrażamy, kiedy może nie widzimy namacalnie działania Pana Boga? Czy my się nie zrażamy, kiedy od razu nie otrzymujemy tego, o co prosimy? Podziwiam w tej kobiecie upartość, bezwzględne dążenie do celu, pewnego rodzaju już bezsilność, ale nieustępliwość, nieugiętość, że ona pomimo odmowy dalej prosi, pomimo twardych i przykrych słów z pozoru, ona dalej jest zainteresowana otrzymaniem pomocy i to musi ją dostać, bo to chodzi o jej dziecko. Czyli z jednej strony ma wielką potrzebę i ona tę potrzebę kieruje do Chrystusa w sposób nieugięty, taki ostateczny, konsekwentny, systematyczny. Pragnę docenić te elementy jako części składowe prawdziwej pobożności. Nieugiętość, nieustępliwość, systematyczność, wręcz bezwzględność w praktykach pobożnych, by się modlić mimo wszelkich przeciwności do Chrystusa. I niech ta, kochani, taka Boża upartość będzie cechowała naszą wiarę. Szczęść Boże. No, no, it's not, it's not.